Witam was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek SimCity. No dobrze, więc no co, robimy, działamy dalej, co to jest, opuszczony budynek. Wysokie podatki, tak? No dobra, no to lecisz w takim razie. Skoro za wysokie miał burmistrz wobec ciebie wymagania, no to cóż. Co tu? Skład pełny, bo linia jest zapełniona. No, zdarza się i w ten sposób, te zarazki są niezdrowe. No cóż, szkoda stary, no niestety ja tutaj nic ci nie poradzę, prawda? To czemu oni tutaj stoją? W ogóle ta ulica jest w bardzo ciekawy sposób połączona, ale pomińmy to. Jak działa, to działa, to jest dobrze. Zaplanujmy imprezę, tak jest. Muszę to zrobić, bo muszę mieć hajsy, a hajsy są potrzebne do budowy nowych budynków i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, no w ten sposób się jakoś wyprostujemy. Co ja tutaj mogę zmniejszyć, jeśli chodzi o budżet? Co ja mogę tutaj zrobić? No jest specjalizacja miasta, coś tutaj kuleje. Jak tam hazard? Hazard jest na plus. Więc tak, to może... Może tak, ten kłębek wełny, ile on kosztuje? 150. Zamknę na przykład. To już jest trochę mniejszy koszt całości. Tutaj może jeszcze to. Co my tutaj mamy? Może to by można było zamknąć, czy bo to? To jest wydatki 20, no to nie będę się aż tak tutaj... Nie będę aż takich tutaj rzeczy robił. Jak to zamknę? Coś się stanie? No budżet na pewno trochę oszczędzę. Co tam, ścieki? Źle? Zatkane rury, no gdzie? Gdzie? No nie, spokojnie stary, nie ma zatkanych rur, to tylko twoja wyobraźnia jest, tak, to spokojnie. Dziś zamknięte, dobra. Tutaj mogę plac fontanną trochę wyłączyć na chwilę. Zamknięte przez burmistrza, no i dobrze, bo trochę muszę ciąć koszty w tym momencie. Tutaj mam co prawda jakieś ładne budynki, coś tu się nieco... Podatki są nieco za wysokie, no... Sorry, ale inaczej nie dam rady funkcjonować. Tutaj też są podatki za wysokie, niestety. Czy my w tym odcinku coś ogarniemy pożytecznego, czy nie? Bo raczej ja na razie nie widzę tutaj jakichś za bardzo możliwości i rozwoju. Tutaj chcę te hazmat dziadostwa, ale ja oczywiście tego nie zbuduję, bo jestem zły. To jest naturalne. Nie podobają wam się wysokie podatki, no cóż. Zaraz, spokojnie. Tutaj coś jest, jest wydat... Znaczy wczoraj, dziś... Przychody, wydatki, dobra. No, jestem na plus w tym momencie. To mi przyniosło nagrodę za misję 5000. Co ty tu masz? Zarób tyle na dzień, zostało 11 tysięcy. Może tak, na razie usuniemy tą misję. Może się pojawi jakaś nowa, tutaj co jest? Tak, na pewno. A to? Niech tyle turystów. To też będzie misja nie do spełnienia praktycznie. Tutaj co my mamy? Linia odzysku pełna, fajnie, spoko, okej. Może później albo nigdy? No nie wiem, stary, co wy tu jeszcze chcecie? Co wy tu możecie jeszcze chcieć? W tym momencie mógłbym trochę zmniejszyć podatki, bo co prawda trochę mi wpłynęło już do kasy całości, wiecie, wszystkiego, ale... No, chcę trochę tych pieniędzy jednak zebrać, bo to będzie potrzebne mi później. Co ty tutaj masz? O co chodzi? Frekwencja jest na razie niezła, ale nie chcę, żeby jakiekolwiek dzieciaki wagarowały. Zajmiesz się tym, by studenci i uczniowie mogli dostać się na zajęcia? Zrobię to. Dostanie się do szkoły publicznej, dobra. Tutaj co my mamy? Zdrowia nie kupisz, w mieście jest mnóstwo chorych, musimy iść do kliniki, do szpitala, zrobię to. Okej, to się samo wykona praktycznie. Teraz to. Jesteśmy dużym miastem, czas się rozwinąć. Do komisariatu policji to zabije nam dostęp do wszystkich najnowszych gadżetów służących do łapania przestępców. Inwestycja w policję to zawsze dobry pomysł, burmistrzu. Musimy dać miastu sygnał, że przestępstwo nie popłaca. Dziękuję bardzo, ale nie. Tutaj była jakaś misja związana z wiarą, ale niestety mi się anulowała. Szkoda. Tutaj za chwilę pewnie... O, zobaczcie. Zaraz mi się wykonała misja. Misja od razu, praktycznie z automatu. Więc cieszę się. Jest misja wykonana. Fuck yeah. Co tu mamy? Port lotniczy, tak? O co chodzi? Liderzy miejskiego biznesu domagały się częstszych lotów, ale nasz pas startowy nie obsłuży więcej. Potrzebujemy następne... nie. Stary, co ty myślisz, że ja tutaj sram miejscem, że mogę sobie dokupić miejsce? No niestety nie. I to jest właśnie twój problem. Ludzi nie ma, tak? O kurna. No to trochę lipa, przyznam. Znowu jestem na minusie, cholera. Aha, znowu specjalizacja miasta słabnie. To tak mi ten chwieje budżet? Nie. Może to nie to.
Dobra, tutaj jest jakaś tam wystawa, mam nadzieję, znaczy wystawa, no teatr jakoś tam ruszył, więc mam nadzieję coś tutaj się zmieni. Co my tutaj mamy? Trwa budowa. Kuźwa, czy to jest tak, że przez to, że zamknąłem te parki, się zaraz coś polepszyło? Bo na to wygląda, a to jest bardzo dziwne. Bo z reguły, jeżeli zamyka się park, to raczej negatywnie to ludzie przyjmują, ale cóż, cóż. Burmistrz, musimy pomyśleć o przyszłości, miasto rośnie, miejsca nie przybywa. Co się dzieje, gdy w mieście brakuje mieszkań? Musimy zastanowić się nad budową aorkologii, to będzie duże przedsięwzięcie, ale można je zrealizować w regionie, nie dziękuję. Sorry, stary, nie mam tyle pieniędzy. Przepraszam bardzo, ale no nie dam rady tego zrealizować, przynajmniej nie w tym momencie. 1000 zysku, bo trochę tych parków pozamykałem. Czy tutaj jest jeszcze jakiś park? No tutaj praktycznie można nawet ten park wyburzyć, bo on jest niepotrzebnym tutaj kosztem. O, dobra. Zawsze jakiś tam plus dla budżetu. Zobaczmy, gdzie tu jeszcze mogę wyburzyć. Tutaj to bym chciał zostawić to. Można tu w sumie wyburzyć. To jest 40 wydatku. Nie, no dobra, to niech zostanie. Nie będę się aż tak szczypał z wydatkami. Tutaj niech zostanie, bo tutaj są najbardziej zamożni Simowie i nie chcę im psuć tego wszystkiego. A on tutaj jest 40, czyli nie. Tutaj jest 20. Niech mają chociaż trochę coś z życia. Może tutaj coś usunąć. Czy to mi coś da? Może że mapa wartości terenu, jakbym to zamknął. Aha, dobra, nie jest źle. Jeszcze nie jest tragicznie, co ty tu masz? Mamy wielkie zyski, no fajnie, fajnie. Wartość gruntu co prawda średnia, ale zawsze coś. Zamożność budynku wysoka, łoż, kuźwa, ale żeś się rozbudował. No dobra, dalej co my tu mamy? Tutaj jest ogień jakiś, o co chodzi? Aha, aha, aha. Co? Bezpieczeństwo? Tam może spowodujemy parę pożarów, ale to nic takiego. Zrobię to. Może nawet uniknę aż takich drastycznych pożarów? Może? Mam nadzieję? Oby! Bo jeżeli nie, to będzie lipa. Niezbyt dobrze z przestępczością, wręcz posterunek policji. Dobra. Mogę wam dodać przestępczością, tak? Parter. Dobra, macie tą jedną celę i cieszyć mordę. Mam nadzieję, że będziecie się cieszyć. Co my tu mamy? Mniej pożarów niż 5, nagroda 50, dobra. Ochrona przeciwpożarowa będzie teraz działała pełną parą, no bo... Ale ciekawe, czy się wszystko zapali, czy nie? No nie, na razie ochrona pożarowa tutaj, przeciwpożarowa, działa wolno. No, brać go tam. No, bo płonie wszystko. No i tam jest pożar, dobra, co ty tu masz? Doprowadź wodę do każdego budynku na szczycie, można go wybrać, zrobię to. Co, a tak mało wody jest? Kup wodę od sąsiedniego miasta. Dostarcz wodę do wszystkich budynków. A tu nie ma wszystkich tych? Gdzie nie ma wody? Gdzieś nie ma tej wody? Niedobory są? A tutaj są jakieś niedobory w sumie. To jest drogie. Więc może w ten sposób tutaj ogarniemy jakoś tak cięcie kosztów, wiadomo. Proste, nie? Chyba mnie rozumiecie, że muszę ciąć koszty mimo wszystko. Może tutaj, gdzie by to postawić? Może tu gdzieś? Tu mi się wydaje w miarę dobrym pomysłem. Macie kolejną tą wieżę z wodą. Wykonam tą misję czy nie? Zostały jeszcze 2 godziny, może tu coś ogarniemy. Mam nadzieję. 22, to tutaj powinien być już przychód. Jakiś tam przychód jest. Dostarcz wodę do wszystkich budynków. Jest! Wykonany! Więc spełni. A, kup wodę od sąsiedniego miasta. Dobra, mogę kupić tą wodę od sąsiedniego miasta. Nie wiem w zasadzie dlaczego i po co, ale dobra. Kilogram, zero. Kup. Już? Kupiłem wodę od sąsiedniego miasta. Pasuje ci, stary? Hello? Coś się na razie nic nie dzieje, dobra. Dobra, poczekamy. Może musi wejść ten quest, musi się jeszcze aktywować. To jest, zobacz, linia plastiku. Dobra, tutaj się quest wykonał, więc myślę, jest ok. Wykonał się czy się nie wykonał? Wykonał się, dobra. Są jeszcze jakieś tutaj questy do wykonania? Wow, jakiś tutaj wieżowiec. Zamykamy interes. Zawsze był ten wieżowiec tutaj stał? Dobra, zamykajcie interes, gówno mnie to obchodzi w sumie. 50 tysięcy aż dostałem? O, to porządny kop dla tego, dla budżetu mojego państwa. Państwa, państwa. W zasadzie, stop, kup. Tutaj może w ten sposób da radę? Stary, wypełnij mi tę misję, już niewiele brakuje. No dobra, gdzie mamy jeszcze tutaj questy końcowe? Bo jeszcze muszę powykonywać parę questów, może będę miał kasę na inne jakieś te tutaj dziwne rzeczy. Wiecie co?
Zrobimy w ten sposób. To zaboli mój budżet, to jest pewne. Ale być może te centrum wystawiennicze przyniesie mi teraz zyski. Kto wie? Może teraz bardziej zamożni simowie zaplanują imprezę. Koszt imprezy 15 tysięcy, maksymalny zysk, zrobię to. Dobra, możemy przestać kupować wodę z sąsiedniego miasta, bo to tylko zwiększa nam koszty ogólne, więc wiecie, o co chodzi. Tam coś się dzieje. Przestał wysyłać wodę w kółco, zakręcał kurek. Dobra, co my tutaj mamy? Nie dam rady obsłużyć więcej pasażerów, potrzeba nam więcej pociągów. Więcej kolei. Nie. Dobra, co tam się dzieje? Wow, co tu taki tłok? Może trzeba ulicę ulepszyć czy coś? No fakt, może to być możliwe. Co tutaj co jest? Wysokiej gęstości. No to wysokiej dajcie już tutaj. Możemy się trochę rzucić na trochę coś. Coś trochę takiego lepszego. Niech będzie. Dobra, impreza o 20. I teraz pytanie. Czy to coś mi się ogarnie w taki sposób, w jakim ja bym chciałbym, żeby się ogarnęło? W sensie, czy to mi się zwróci, czyli te 15 tysięcy z nadwyżką, czy po prostu niech się zwróci, bo maksymalnie, że jak się już zwróci, to będzie dobrze. Czy jednak będzie lipa? Nie chcę, żeby była lipa. Chcę, żeby to się jednak zwróciło. Opuszczone budynki, co ty tu masz? Wysokie podatki. Tutaj, gdzie tam jeszcze jest opuszczony? Tutaj, tak, pożar budynku. No cóż. Gdzieś jeszcze? Tutaj są. Niska wartość gruntu, no cóż. Jakieś tam ofiary są, jeszcze dwa zostały. Gdzie są jeszcze te znaczniki? Tutaj w centrum miasta ogólnie no są zadowoleni chyba ze wszystkiego. Tutaj jest jeszcze, tak, brak kupujących. Dobra, to wal się w takim razie. Gdzie tam jeszcze jest? Jeszcze jeden opuszczony budynek został. Gdzie to jest? Zaraz muszę to znaleźć. Bo te opuszczone budynki tylko stwarzają zagrożenie dla mojego miasta. Tutaj jest, dobra. Zamykajcie interes, nic mnie to nie obchodzi. 1700, kuźwa, niech to się zwróci. Mam trzech niezamożnych simów. Albo nisko zamożnych, nie wiem w zasadzie jak to, jak ich nazywać. Proszę, to centrum musi się zwrócić. Niech się zwróci. Naprawdę, proszę. Proszę cię, gro, nie rób mi takich świństw. Daj mi zarobić chociaż trochę. Nie wiem, że nie dasz mi zarobić dużo, ale chociaż trochę, żeby się wyprostować z budżetem, proszę cię. 7 nisko zamożnych simów. To czy wysoko zamożni simowie nie przyjdą tutaj? Kurde, nie chcę tego, znaczy chcę to. Rzesze wrzeszczących fanów. Okej. Oby to podziałało, naprawdę. Czekam na to 20 z utęsknieniem. Patrzę, czy naprawdę coś się dzieje. Więcej turystów, okej. Ale jak chcę centrum... wartość gruntów jest żałosna. Dobra, może włączę to na chwilę. Teraz wartość gruntu powinna być trochę wyższa. Przynajmniej taką mam nadzieję. Włączmy tutaj wartość gruntu. No, powiedziałbym. Jakoś się toczy, aczkolwiek nie jest to nic solidnego. Można jeszcze to włączyć. Dobra. Teraz powinniście się cieszyć, bo wam park włączyłem. A, cieszcie się i radujcie. 135, dobra. Bieżąca wypłata. Przychodzą, już przychodzą powoli. Teraz się patrzmy na pasek postępu. Do 20 godziny musi mi się to zwrócić, bo jeżeli nie, to zamykam to w cholerę i rzucam. Może nawet to wyburzę, bo... A nie, bieżąca wypłata, więc się mi się zwróciło nawet. No to mi się podoba. Nisko zamożnych simów, może po prostu, nie wiem, wzbogacili się, co? Nie wiem, podatki im zwiększyłem, to teoretycznie nie powinni się wzbogacać, ale skoro, no to okej. Maksymalna tam wypłata to ile była? Nie pamiętam w sumie i nie mogę teraz tego sprawdzić. Z parę tysięcy chyba można było zarobić. Podatki są za wysokie, ta pierdu, dana. No dawaj, przynoś mi zyski 10 tysięcy do portfela, to zawsze coś, prawda? Tutaj, co wy tu macie? Wysokie podatki, no wszystko źle, niestety. Macie jakieś opuszczone budynki? Tu jest o dwa. Tylko gdzie? Tutaj. Dobra, lecisz. Okej. Mamy zysk. Pewnie chwilowy, ale zawsze coś. Ale tylko ci nisko zamożni simowie tutaj przychodzą. Dlaczego? Nie wiem, wysoko zamożni simowie do muzeów poszli, czy do jakichś burżujskich knajp? Wiadomo. 12 tysięcy cały czas. Jest 21, więc impreza aktywna. Tyle się może chyba tylko zebrać. 843,7. No, na 3000 to jest niewielka frekwencja, niestety. Co wy tutaj macie? Co? Jaki jest problem?
Następna strefa zwałki, spoko. Tutaj mogę jakoś postawić? Nie mogę. A mogę to przeciągnąć? Mogę. To przeciągniemy tak i zrobimy następną strefę zwałki tutaj. No. Niech tak będzie. Co wy tutaj macie? Potrzeba pracowników, zamknięte. Cóż. Tutaj nie podobają wam się... Impreza jeszcze aktywna jest, ale tylko 865 simów przyszło, więc średnio to opłacalne jest. Ale na pewno lepiej opłacalne niż to. Można jeszcze zaplanować tą imprezę i tam sobie jeszcze coś tam uskrobać. Bo to w sumie daje większy zysk niż ta cała te całe centrum wystawiennicze. Niestety. No szkoda, szkoda. Dobra, mogę zaplanować imprezę. Zamykamy lokal. Zawsze to jakiś tam... Wiecie, o co chodzi. Planujemy imprezę od razu, następną, żeby nie było. W mieście się coś musi dziać, kasa musi płynąć, wiecie, o co chodzi. No i dobra. Moim planem jest zebrać milion, ale widzicie, że przy moim budżecie i wahaniach pieniężnych może być z tym różnie, niestety. Jak tu jest? 75% poparcia przemysłowe. Wysyłki towarów są zyskowne, dobra. Okej. Okay. Czyli tutaj jest w miarę okej. Okay. 1500 zysku. Tutaj, że jest zapełnione, tak? Linia odzysku plastiku. Dobra, spoko, stary. Nie zaprzątaj mi tym dupy, bo to naprawdę nie jest śmieszne ani fajne. Czy gdzieś jeszcze są zatłoczone ulice tak bardzo? W zasadzie teraz w nocy to nie powinienem tego sprawdzać, tylko bardziej w dzień, bo w dzień bardziej są zatłoczone ulice. Ale... Tutaj jest... A tutaj jest wysokiej gęstości, więc nie da rady. Nie, tutaj już no, maksymalną gęstość dałem, więc nie dam rady inaczej tego ogarnąć. No cóż... Podatki mordują biznes. No nie, znaczy nie mordują mojego budżetu na pewno, tylko poprawiają go, więc wyprowadzać się, jeśli wola. 68 tysięcy mieszkańców. Coś moje miasto się nie zbiera do tego, żeby zebrać te 75 tysięcy, dzięki czemu mógłbym ratusz ulepszyć. Ale to chyba jest jakieś fatum, które nade mną krąży, że mój budżet jest chyba zepsuty cały czas. Cóż, niestety, o mamy 200 zysku już teraz, tylko... Zamknięte przez burmistrza, tutaj o 20, dobra. Czy jeszcze tutaj coś mogę rozwalić? Tu muszę na pewno rozwalić opuszczone budynki, dobra. Tutaj coś jeszcze mogę ulepszyć, tutaj powinny być teraz wyznaczone dokładnie... A, obok tego hotelu najwięcej jest ruchu. No to wcale nie jest dziwne w sumie. Tutaj coś mogę ulepszyć, tutaj są... A, tu jest wysoka gęstość jeszcze i tutaj. Znowu na minus. I co? I znowu to? Nie. Znaczy w pewnym sensie tylko. 17 tysięcy to 1000, kurna. Boli mnie to. Damy może przemysł trochę większe podatki. O, stuwa nadwyżki, nie jest źle. Oni pewnie znowu będą krzyczeć, że za drogo, podatki są zbyt wysokie. Oni zawsze tak krzyczą, więc to nie ma co się rozczulać nad tym. Tutaj, no zwiększa się gęstość, jeszcze ten budynek nie padł jak mucha, więc śmieci zaczynają cuchnąć. No to zaraz tam przyjedzie pan z śmieciarką. Na motorze powinno być ok. 66 tysięcy, no przed chwilą miałem 68. No, o, ale jest 1700 zysku. Jest ok, tu się coś buduje. Buduje się, a zaraz się wyprowadzą, bo powiedzą, że podatki są za wysokie. Niestety. No dobrze, dobrze, dobrze. 1700. Ok. Co ja jeszcze mogę w tym odcinku zrobić? Żadnych questów. Nic nie wygląda... Znaczy, nie wygląda na to, żeby ktokolwiek tutaj... O coś mnie prosił, bo jest nuda totalna. Niestety. Hello? Ktokolwiek? Jakiś quest? Budżet mi powoli przybywa. Myślę nad tym, czy mnie po prostu nie zostawić tego miasta samemu sobie przez jakiś czas, żeby wiecie, po prostu sobie pochodziło i poogarniało się samo. Te śmieci cuchną. Dobra, później. Opuszczone budynki zero. Co ja mogę tutaj robić jeszcze? Jak na razie muszę chyba czekać, aż mi się budżet podreperuje. I wtedy zacząć ogarniać coś z arkeologią i wtedy jest więcej ludzi w tym moim mieście. Nie wiem, w jaki sposób to ma działać, ale pewnie jakoś zadziała. Więc planem na dzisiaj jest tak... Plan na dzisiaj jest taki, że po prostu zostawię to miasto i... Znaczy, na dzisiaj. Po prostu zostawię to miasto, żeby było tak, wiecie, włączone. I niech ono się samo rozwija, zbiera budżet. Na razie mam 154 tysiące, a chcę zebrać właśnie milion na tę arkologię. Jako, że mam zysk 1500 wahający się do 2000, to powinno mi się to w miarę udać. Przynajmniej tak mi się wydaje. A na razie ludzie nie uciekają, jest 69 tysięcy, było 68. Tak jak mówię, te wahania są... czymś niesamowitym. Raz jest źle, raz jest dobrze. Raz mówię, że jest źle, raz jest dobrze. Może oni się wprowadzają i jeszcze nie płacili podatków, to mówię, że jest dobrze.
A jak już zapłacą raz podatki, to mówię, że o kurna, podatki wysokie i źle i uciekamy gdzie indziej. Nie wiem, pod most na przykład. No mogą sobie pod mostem mieszkać, tutaj mostów jest sporo, także ja najbardziej zachęcam. Świetne miejsca, czy są tu jeszcze jakieś zgliszcza? Tutaj coś jest. O, jakaś pierdółka. Niska wartość gruntu, ohoho. To żeś się kurna machnął, niska wartość gruntu. Czego ty oczekujesz przy mieszkaniu w fabryce, co stary? Podatki was niszczą. Ładnie, pięknie, super. Cieszę się. Nie mam co w tym odcinku robić, nic tu nikt nie chce ode mnie. Czyli miasto jest w miarę ogarnięte budżetowo, co mi się bardzo podoba osobiście, bo jeżeli miasto jest ogarnięte budżetowo, ludność nie wzrasta, no to mogę się chyba tylko cieszyć. W miarę mogę się cieszyć, bo budżet teraz wzrasta i chyba będę mógł właśnie to miasto zostawić same sobie. Na ten moment to wszystko. Te odcinki się robią coraz nudniejsze, bo ja nie mam za bardzo co robić. Tak jak mówię, jeżeli do następnego odcinka postaram się ogarnąć te, wiecie, wielkie dzieła, zbudować ogólnie tą arkologię. I jeżeli mi się to uda, jeżeli uda mi się zebrać cały ten milion, to będzie dobrze. Jeżeli się nie uda zebrać tego miliona, to po prostu albo nie będzie odcinka, albo coś, bo no co ja mam tutaj robić, skoro nudy, po prostu nudy totalne. No nie ma tutaj co robić, także no sami widzicie. Na ten moment to wszystko, także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.